Siemano, dzisiaj sobie zrobimy Dungeona. Nazywa się Opuszczony Magazyn. Oczywiście na najwyższym poziomie trudności, czyli na piątce. O, ty nawet questy jakieś mam w środku. O, pierwszy raz coś takiego widzę. Aktualnie mam 29 level. Dobra, chciałbym oddać tego questa. Okej. I zobaczymy, jak ten dungeon tutaj będzie wyglądał. Będę strasznie dużo tego, strasznie dużo many zżera ten skill. A fajny, podobny taki... Coś takiego, jak... Było u szamana w Diablo. A, ten ziomek po prostu będzie z nami szedł, okej, to nie jest żaden quest. Tylko ten gość po prostu będzie sobie z nami szedł. Ale rozwalcie to, no halo. Niebile poszli dalej, okej. No ogólnie jeśli chodzi o level, to mam w tym party najmniejszy, więc pewnie zrobię też najmniejsze dipsy, jeśli chodzi o tego dungeona, bo też mam najmniejszą, jak to się nazywa, siłę bojową? Moc. Najmniejszą moc. Wiesz co, oni latają, no niech rozwalą te potwory. Idioci. A i będą latać, nie widzę. Tragedia. Po prostu tragedia. Ci niektórzy ludzie. Nie wiem, czy jest sens w ogóle używać tego skilla, skoro on tyle many żre. Nie wiem, czy więcej dipsa nie zrobię innymi skillami. Tak naprawdę. Ale bij ktoś tego bossa, no. Robienie dungeona z randomami. Nie polecam. Dobra, jakiś itemek poleciał. Musiałbym sobie drzewko chyba zresetować i dać pod PM, żeby nie tracić tyle tej many. A, ktoś go podnosi już, dobra. I mamy iść na górę. Sobie porozwalamy jeszcze. Jakbym sobie ustawił wszystko pod odzyskiwanie PM, to myślę, że mogłoby być całkiem spoko. No bo tak to trochę szybko tracę te PM-y. Czyli tu manę. Dobra. Lecimy za tym ziomkiem. Jest gotowy. Jeszcze jakiś mobek jest. Oczywiście, że ten devil go nie rozwali. Bo po co? Dobra. Jakiś potionek sobie leżał. I lecimy dalej. Coś w ogóle fajnego dostałem? O, nawet coś dostałem fajnego. Nice. Pieniążki lecą. Nie no, całkiem spoko dipsy ten skill robi. Ten promień.
Tylko no musiałbym mieć wszystko pod odzyskiwanie PM-ów. Żeby to jakoś fajnie działało. Dwa 700. Całkiem okej. Spróbuję później sobie to drzewko zrestować. I ustawić pod odzyskiwanie PM-ów. W dodatku w skillach jeszcze pododaję odzyskiwanie PM. Jako te całe runy i tak dalej. I zobaczymy jak to pójdzie. Aha, komnata bossa chyba. Teraz będzie główny boss. Główny bossik teraz będzie. No, myślę, że dałoby radę to tak zrobić, żebym po prostu stał z tym promieniem cały czas i sobie strzelał w tego bossa. Myślę, że na spokojnie dałoby radę coś takiego zrobić. Taki build pod to. Po tym dungeonie spróbuję coś ogarnąć. Ten boss ma w ogóle 28 kresek HP. Oh fuck, ale nie bij mnie, gościu. No tak jak mówiłem, mam najmniejszy level, najmniej tej mocy przedmiotów. Najmniejszy dips robię. Bo wszystkie ataki plus 5%. O, level up. A zginął już? Szybko dosyć. Dobra. Jakie są nagrody za dungeona? Zaraz sobie lukniemy szybko jeszcze. Nagrody za dungeona to są jakieś itemki. Pyk. To nawet nie dla mnie. I są kości. Co to są kości? Kości to jest coś takiego, że w tych kościach są itemy. Za każdego bossa tam chyba dostajemy po dwie kości. O, magiczny miecz towarzysza handlowego. Dostałem mieczyk i za 15k mogę na no jeszcze raz otworzyć tę kość. O, zobaczymy. Otwieram jeszcze raz i jakieś zmniejszyć obrażenia od potionek na zmniejszenie obrażenia od bestii o 12% na 5 minut. Aha, i ten magiczny miecz dostaje. Czyli to tak by nie roluje, tylko otwieram po prostu jeszcze raz. Okej. Ale słabe te itemki, szczerze mówiąc. No. Dobra, no i tak wyglądał sobie Dungeonik. Tak wyglądał sobie Dungeonik, który nazywa się Opuszczony Magazyn. Więc dzięki za oglądanie i do następnego. Elo.